No, pięknie. Nie przypominam sobie, żeby tutaj miało być... więcej pułapek, ale nigdy nic nie wiadomo. W każdym razie ja nie pamiętam pułapek. Mam nadzieję, że to nie okaże się być moją zgubą. Skarby, skarby, Imoen. Tędy. Ja specjalistko od zawijania skarbów. Nice. Naprawdę ładna kasa z tego idzie. Ups. Tak? Prosta sprawa. Naprawdę ładnie. Ja mogłabym tak odwiedzać wszystkie kopalnie Żelaznego Tronu. Powinienem był zaciągnąć się do wojska. Co robicie w moim pokoju? Nie wolno wam tu przebywać. Sorry, ale o tym ja zdecyduję, gdzie mi wolno przebywać, wiesz? Tak? Które są do otwarcia? Weź z tego. No proszę. Uuu, już się zapchał ekwipunek. W sumie się nie dziwię. Dobra, ten bełt wyrzucę. Po co to komu? Nikt z nas nie używa kuszy. Wszyscy, którzy mogliby używać kuszy, potencjalnie, to używają łuku, bo jest szybszy. Cóż to? Tutaj wszystko z tego, co widzę, więc teraz sobie przejdę tędy i tutaj chyba będą też te hobgobliny. Patrzcie państwo, zbrojownia! Potrzebujecie moich usług? Mogę jedynie spróbować. Tak trochę licho z tym sprzętem. Tutaj nic nie ma, serio? Tak, tak jest. Nie no, tutaj coś jest, ale... no, to osiąga przyzwoite ceny, więc niech będzie. To nie... Tu nic ciekawego. Tu nic ciekawego. Jakbym miała tylko zwykłe zbroje i miecze, no to jasne, to byłabym zainteresowana. Ale że mam trochę magicznego sprzętu... No, pięknie. Oj, biedny Khalid. Zaraz się tobą zaopiekuję, koleś. Trzeba coś będzie zrobić, żebyś miał wyższą siłę, bo to troszeczkę zakrawa na takie, no, śmiech na sali, no. Niestety. Jak czasami Nira nosi więcej niż ty. No, dobrze, rozumiem, ty masz zbroję na karku. Faktycznie ciężką zbroję, ale bez przesady. Moja postać też nosi zbroję i jakoś nie ugina się pod ciężarem kilku dodatkowych przedmiotów. O nie, Natasza. Niro, tutaj przyda się... Czego? Tak jest. Ups. Ale rozproszyłam magię, więc co się stało z Jaheirą? Ale mi dopieprzyła. Ta cała Natasza. Nieźle mnie walnęła. Wow, jakie ptaszki, słyszycie? Ptaszki! Latają nad głową Jaheiry. Bezcenne. Tak. Po prostu bezcenne. Cóż to? O. Aha, nie masz miejsca w ekwipunku, no tak.
się zastanawiałam, co to za dźwięk? A nigdy nie zwracałam na to jakoś specjalnej uwagi. No to już wiem, co to za dziwny dźwięk. Co takiego? Jak w kreskówkach. Prosta sprawa. Tak? Przynajmniej wszyscy wiedzą, o co chodzi. Ups. Okej. Okay. I moment. Sprawdź, proszę cię, czy tu nie ma jakichś pułapek? Po magach różnych rzeczy można się spodziewać. O, to nawet nie jest pozamykane. Serio? Cóż? Ciekawe. No, pięknie. Ha. Miło. Dobrze, czyli tutaj to jest odblokowane, tak. Czyli muszę jeszcze przejść tu i tu. Okej. Okay. Ale tutaj chyba raczej już nie będzie więcej pułapek. Ups. Się zadykuję w jakimś pokoju, żeby sobie odpocząć, bo moja drużyna jest ranna, więc no nie chciałabym, żeby zginęli głupio. Dobrze, jeśli się wam powiedzie. Oj! Kto tam się wlecze na szarym końcu? Nie widzę, żeby ktoś był obciążony, więc proszę mi się tutaj nie rozdzielać. Dziękuję. Serio? A ty skąd? Aha, respawn. Odbiorę ci życie. Naprawdę, nie mam do tego serca. Random respawn, mówiąc krótko. Już nie macie niczego ciekawego? Moje ostrze przytnie cię do właściwych rozmiarów. Ile jeszcze was tu będzie? Sporo. Mam swoją odpowiedź. Całkiem sporo. No. Złoto. Złotem nie wzgardzę. O matko. Ale tych trupów jeszcze tu się piętrzy. Hordy całe. To był mocny cios. Kto tam jeszcze się włóczył? Jeszcze ci. Odbiorę ci życie. Nie mam do tego serca. No matko, ciężko jest ogarnąć. Takich tutaj dużo. Naprawdę ciężko ogarnąć takie hordy. O! Skończyło mi się miejsce w ekwipunku. Zresztą nie dziwię się. Znowu podniosłam jakieś... złom niepotrzebny. No. Nie stawiaj oporu. Dużo tego! Dużo! Oho. A ty kto? Twardzista. Powinienem był zaciągnąć się do wojska. Co robicie w moim pokoju? Nie wolno wam tu przebywać. Ale tobie wolno jest chować się po pokoju z hobgoblinem. Nie chcę wiedzieć, co żeście tutaj robili. Czego? I moment. Sprawdź proszę. Nigdy. Tak, tylko to jest do otwarcia. I pięknie. O Jezu. Powinnam była przewidzieć, że taka sytuacja wystąpi. Ha.
Po prostu będę bogata. Będę tak bogata, jak jeszcze nikt nigdy. Ewentualnie jak wszyscy w Baldur's Gate. Ojeju. Niro, pochowaj papieżyska. I ja ci zaraz... Pojemnik jest pełen! No! Tak, udało mi się go zapełnić. Mordując hobgobliny. To jest po prostu niebywałe. Wcześniej zapełniłam ten, ale nie sądziłam, że zapełnię ten drugi. To jest niepokojące, niestety. Będę musiała rozdysponować papieżyska Kalidowi. Może nawet teraz od razu to zrobię. I po prostu teraz papiery będą lądowały u Kalida. Okej, okay, kroczek za kroczkiem, spokojnie, bez pośpiechu. Zerknijmy. Załatwić z obiema dłońmi związanymi na plecach. Czy przybyliście złożyć hołd naszemu straszliwemu panu? Nie, gin watche. Przepraszam, zabrak intonacji. Ostrza przytnicy do właściwych rozmiarów. Cóż to za straszliwy pan? Haha. I co? To jest już... koniec? W tym miejscu? Na to wychodzi, czyli tutaj są schody. Hecum, hecum. Zaraz będziemy na dole. Będzie można skopać tyłek Davaeornowi. Mam nadzieję, że będzie można mu skopać tyłek, a nie, że on przerobi mnie na mielonkę. No to już będzie mało zabawne. Jakby tu się przygotować? Po pierwsze... zobaczę, jak ja mam mikstury. Mikstura mocy. Serio? Mocy? Trochę nie bardzo. Mikstura wolności. Swoboda działania. Będzie można. Heroizmu. Odporność na zimno, siły wzgórzowego olbrzyma. Niewidzialności, wściekłego płomienia. Ochrony. Niewrażliwości. O, to jest dobre. W końcu będziemy mieli do czynienia z magiem właśnie. Ej. Wzmocnienia. Olej szybkości, mikstura siły. Aha. To jest nieprzydatne, będę musiała sprzedać miksturę infrawizji. Mikstura ochrony przed magią. Też w sumie możemy... no... tego użyć. To skupienie, inteligencja i zręczność. Nie, na razie nie. Wybuchów. Też nie. Magicznej zasłony. A. To też. I rozdysponujemy to sobie po swojej drużynie. Magiczna zasłona. To sądzę, że damy to Silmafiel. To jest niewrażliwość na czary. Hyps. Hyps. Niewrażliwość. Nie.
siła kamiennego olbrzyma. Zaraz się zastanowię nad tym. Eliksir zdrowia, niech zostanie. Ochrony przed magią. Co się jeszcze zostało? Ty rzucisz sobie zaklęcie. Wypijesz też to. To zachowam na wszelki wypadek, tak wyjęte. Tobie użyję tego nieszczęsnego tomiszcza za chwilę. To się przyda również. Okej. Wygląda to dobrze. Wobec czego? Wpierw. Ktoś gdzieś tupta. Wypoczęliście wszyscy, jesteście zdrowi. Tak? What is it this time? Rzuć więc zakręcie tarczy. Mnie to nie obchodzi. Daj mi spokój. Tak? A ty rzucisz błogosławieństwo. Czym mogę pomóc? Ups. I mam tak nadzieję, że nie robię z tym głupoty. Cóż to? Bo ile one działają, te mikstury? Czemu nie mogę przeczytać? Trzy tury. No to muszę to w czasie walki wypić. Co takiego? No, pięknie. Przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Niewielki przy tym wysiłek. Lepiej, żebyście mieli dobry powód swojej obecności w tym miejscu. Nie mamy, ale to chyba nie jest wielki problem, prawda? Nie ma to jak... radosna ignorancja? Okej, trochę ma lepszy sprzęt koleś, ale wciąż nie jest to jakaś rewelacja. Aha. Oj. Dobrze, już Imoen zajmuje się twoim problemem. Ty weź to. Imoen i zbierz to. Super. Gnaj! Jak wiatr... Ej! Okej. Dobrze, to ja sobie zapiszę. I teraz tak. Nie. Nie tak jest w scenariuszu, Imoen. Tak jak ci mówiłam, najpierw musisz się skutecznie ukryć, właśnie. A potem sprawdzić, czy nie ma gdzieś jakiejś pułapki. Ja jestem przekonana, że to jest jakaś pułapka, bo to jest aż... Właśnie o tym mówiłam. Czemu jej nie zobaczyłaś? Powiedz ty mi, dziewczyno. Powiedz ty mi, czemu jej nie zobaczyłaś? Taki twój los. Sukcesem. I... Moje ostrze przytnie cię do właściwych rozmiarów. Te byczki tak? Są upiornie twarde. Aha. Tak sądzę, że walnę sobie to tu. Czego? No, strzelać. Tak. Po prostu. Ale wiecie co, wymienię wam jednak strzały na magiczne. I w ogóle pociski. Bo tutaj już nie będzie tak prosto. Ty nie potrzebujesz, ty masz maczugę. Ty masz mieczyk. Super. Cóż to? What is it this time? To kazałam się rzucać. Co takiego? Tak? Cóż? Ups. Co tak...
Uhu, wszyscy płoną. No cóż. Nie tak to wspak. Nie lubię tych bitewnych groz, czy co to tam. Tak? Bo one są upiornie twarde. Mam do tego serca. Ty nie zaśniesz, prawda? Nie, na szczęście w ogóle padłeś martwy. Co takiego? Huch! Okej. Okay. To się udało. W takim razie idziemy do walki. Niewielki przy tym wysiłek. A więc dzielni poszukiwacze przygód trafili wreszcie do mego legowiska. Po co tutaj przyszliście? Chcecie ukraść moje bogactwa, czy ukarać mnie za to, że uchybiłem waszej moralności? To zresztą nieważne, gdyż nie pozwolę wam ani na jedno, ani na drugie. Zanim się jednak was pozbędę, może powinienem się przedstawić. Zwał mnie Davaleorn. Spytałbym o wasze imiona, ale nie opłaca się zadawać z umarłymi. Serio? Była pułapka, czy to był jego czar? Czar. Seriously? Może jeszcze inaczej. Tu były gdzieś mikstury... Nie skupienia, tylko... Jak to się nazywało? Spostrzegawczość? Czy coś w ten deseń? Percepcji, o! Znajdowanie pułapek plus 20%. To jest to? To jest to. Więc nie zawiedź mnie, dziewczyno. Tędy. Tak jest, o to chodzi. Więc dzielni poszukiwacze przygód. Serio? Trafili wreszcie do mego legowiska. Nie odzywaj się. Nie odzywaj się. Po prostu nie. Gdzie jest kolejna pułapka, o ile gdzieś jest? No dobrze, nie tu. Ale tu coś jest. O! Czego? Znikam. Jak miło. Och nie. Ale właśnie, tak sobie myślę, czy by czasem nie puścić przodem po prostu... Ups. To jest co? Wykrycie niewidzialnego. Czy by przodem nie puścić przesłańca? Tak? A wy wszyscy... golnijcie sobie miksturkę. Jest gotów. Tak? Ups. Tak? Musisz jeszcze książkę przeczytać. Czego chcesz? Cóż to? Prosta sprawa. Za poległy. No i gdzie się podział mag? Pięknie. Oj, moen. Czemu wy wszyscy... Potrzebujecie moich usług? Tak? Za poległy. Okej. Zaśnijcie go porządnie. To był potężny cios organizacji Żelaznego Tronu i z pewnością dobrze to sobie zapamiętają.
Teraz musisz się udać do Wrót Baldura. Nie wątpisz, że właśnie tam dowiesz się, kto stoi za osobliwym spiskiem, którego ofiarami padają mieszkańcy Wybrzeża Mieczy.